Hej, Ludziska z Trescent NMS, Witam was serdecznie. Ukończyliśmy Life is Strange True Colors. Bardzo fajna giereczka, jak mi patrzeć z serii Life is Strange opowiadała nam zupełnie nową historię. Tym razem trochę coś o emocjach, trochę coś o domu, która no, gdzieś tam się przeplata z historią głównej bohaterki Alex, jakby nie patrzeć. Zdarzenia fabularne w grze są. Dosyć mocny i intensywny, to muszę powiedzieć, jak nie patrzeć. Gra na pewno ma barwną historię, jak to True Colors, jak nie patrzeć. Także naprawdę miło mi się grało, miło mi się, w, że tak powiem, angażowało w historię. To oczywiście możecie zobaczyć na moich materiałach, jakby nie patrzeć, gdzieś tam reakcje były, były całkiem, całkiem zacne, kiedy się o czymś dowiadywało i tak dalej, i tak Więc zachęcam do pogrania, jeśli ktoś jeszcze nie grał. Więc tak, jedna chyba z lepszych części Life is Strange, nie wiem. Czy moim zdaniem w tym momencie nie jest najlepsza część jak dla mnie z tego co już ogrywałem, czyli Life is Strange 1, 2 i teraz mamy True Colors, sądzę, że to jest w tym momencie na pierwszym miejscu. Ocena w skali od 1 do 10, no tutaj dam dziewiąteczkę jakby co, bo jest naprawdę moc jak dla mnie, więc jak ktoś jeszcze nie grał, to tym bardziej. Na Game pasie jest dostępna giereczka, więc śmiało możecie ogrywać, więc to tyle.